Przez cały okres swojej historii gogowscy saperzy działali na rzecz społeczeństwa. Często brali udział w akcjach powodziowych, przeciwlodowych oraz oczyszczaniu terenu wszelkiej amunicji i materiałów niebezpiecznych. Te zadania realizujemy do dzisiaj jako żołnierze 4. Batalionu Inżynieryjnego. W tej krótkiej jeszcze historii nasza jednostka także udowodniła, że jesteśmy dobrze zorganizowani, wyszkoleni i przygotowani do potencjalnych zadań, jakie możemy wykonywać. Potwierdziły to różnego rodzaju ćwiczenia. Swoją służbą staramy się zasłużyć, aby z godnością i poczuciem dumy kontynuować dokonania naszych wszystkich poprzedników. Szanowni uczestnicy naszej uroczystości, dedykację wypisaną na pomniku głogowskich saperów żołnierzom jednostek saperskich stacjonującym w Głogowie po II wojnie światowej przyjmujemy jako wyraz wdzięczności dla wszystkich saperów. Żołnierze 4. Batalionu Inżynieryjnego płynącego z tych słów zaufania na pewno nie zawiodą. Tego jestem pewien. Z okazji święta 4. Batalionu Inżynieryjnego wszystkim oficerom, podoficerom, szeregowym oraz pracownikom dziękuję za codzienną, rzetelną służbę i pracę. Ufam, że dalej z powodzeniem będziemy wspólnie pracować na rzecz jak najlepszego wizerunku naszej jednostki i z poczuciem dobrze pełnionej służby i pracy odwiedzać odsłaniany dzisiaj pomnik głogowskich saperów. Życzę panom i paniom wiele zawodowej satysfakcji z wykonywania swoich obowiązków. Wszystkim gościom uroczystości dziękuję, że zechcieli nam towarzyszyć w tak ważnym dla saperskich braci i całego żołnierskiego środowiska Głogowa dniu. Serdecznie dziękuję za uwagę. Prosimy o zabranie głosu wiceprzewodniczącego Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Głogowskich Saperów, prezydenta miasta, pana Rafaela Rokaszewicza. Szanowni Państwo, spotykamy się w wyjątkowym dniu i w wyjątkowym miejscu, którego zagospodarowanie powstało z inicjatywy saperów, byłych i obecnych żołnierzy głogowskiego garnizonu. Drodzy żołnierze, o waszych zasługach dla miasta najczęściej pamiętamy kilka razy w roku, kiedy spotykamy się z okazji uroczystości wojskowych. Teraz ta pamięć będzie obecna na co dzień, dzięki temu pomnikowi. Jest on symbolem waszego związku z miastem w przeszłości i obecnie. To wy dbaliście i dbacie o nasze bezpieczeństwo, rozminowując Głogów, wspomagając nas w czasie powodzi i innych kataklizmów. Niech ten pomnik przysparza wam dumy i stanie się ulubionym miejscem, które będziecie często odwiedzać. Przy okazji dzisiejszej uroczystości warto podkreślić, że to dzięki zaangażowaniu i determinacji członków Głogowskiego Koła Stowarzyszenia Saperów Polskich, obecnych i byłych żołnierzy głogowskiej jednostki uzyskano widoczny efekt. Przypomnę pokrótce, jak do tego doszło. W 2009 roku z inicjatywy dowódcy garnizonu i prezesa Koła Głogowskiego Stowarzyszenia Saperów Polskich Rada Miejska w Głogowie nadała nazwę temu miejscu i od tamtej pory nosi ono nazwę Plac Saperów. W 2011 roku na wniosek obecnych i byłych żołnierzy jednostek wojskowych Wojsk Inżynieryjnych, które stacjonują i stacjonowały w Głogowie, Rada Miejska w Głogowie wydała zgodę na wybudowanie w tym miejscu pomnika głogowskich saperów. Jeszcze tego samego roku powołany został Społeczny Komitet Budowy Pomnika, w skład którego weszli byli obecni żołnierze, samorządowcy i przedstawiciele instytucji, łącznie 41 osób. W 2012 roku wydrukowano i rozpoczęto dystrybucję okolicznościowych ulotek. W 2014 opracowano dokumentację remontu placu sapera i budowy pomnika. Natomiast w tym roku zrealizowaliśmy pierwszy etap modernizacji placu, a członkowie komitetu organizacyjnego pozyskali elementy pomnika i nadzorowali jego wykonanie. Wszystko to odbyło się przy wsparciu i zaangażowaniu wielu osób, zakładów i instytucji, ale o tym powie jeden z głównych inicjatorów powstania pomnika, pułkownik Marek Baraniak. Drodzy żołnierze, na koniec z okazji święta jednostki zwrócę się do żołnierzy 4. Batalionu Inżynieryjnego, będącymi spadkobiercami tradycji wszystkich jednostek inżynieryjnych stacjonujących w Głogowie po II wojnie światowej. Niech ten dzień na długo zagości w waszej pamięci,
Niech świadomość bycia żołnierzem przynosi wam satysfakcję i należny szacunek mieszkańcom Głogowa. Wam i waszym rodzinom życzę dużo szczęścia i zdrowia. Czarno-czerwoni rodzina ma miła, czarna jest ziemia, czerwona krew żyła. Razem tworzymy saperski ród, grono, a naszym godłem orzeł z koroną. Czarno-czerwoni, czarno-czerwoni, moja rodzina barwy mej broni. Szanowni Państwo, dzisiaj w dniu święta 4 Batalionu Inżynieryjnego spotykamy się na uroczystości odsłonięcia i przekazania społeczności głogowskiej pomnika głogowskich saperów. Drodzy Państwo, chciałbym przede wszystkim złożyć wyrazy uszanowania i podziękowania tym, którzy swoją pasją i zaangażowaniem doprowadzili do upamiętnienia faktu istnienia w Głogowie jednostek wojskowych stacjonujących tu po II wojnie światowej. Pomnik głogowskich saperów jest wyrazem pamięci i ogromnego szacunku, jakim cieszą się wśród mieszkańców saperzy. Jest hołdem złożonym wszystkim saperom, poległym i rannym w czasie rozminowania kraju, podczas walki z żywiołami i niesienia pomocy poszkodowanym, którzy swoją walką i pracą tworzyli i tworzą współczesne oblicze wojsk inżynieryjnych. Państwo, koledzy saperzy, wspaniały dzień. W dniu dzisiejszym przypadł nam w udziale moment odsłonięcia pomnika saperów. Miejsce, które upamiętni dokonania saperów głogowskich. Stowarzyszenie Saperów Polskich jest organizacją zrzeszającą środowisko saperskie na terenie całej Polski i za granicami. Tu w Głogowie funkcjonuje koło stowarzyszenia numer 15. Koledzy z tego koła dzięki wsparciu całej społeczności Głogowa pięknie zrealizowali cel zapisany w statucie stowarzyszenia, gdzie między innymi ujęto, że celem działalności stowarzyszenia jest upamiętnianie pracy, wysiłku saperów, dbanie o to, aby ten wysiłek i te zasługi zostały w pamięci, nie uleciały z odchodzącym czasem i aby o tym pamiętało szczególnie młode pokolenie. Prezydentowi miasta Głogowa dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się swoją pracą, oczywiście również swoim wsparciem finansowym, bo bez tego nie byłoby tego pomnika, nie oszukujmy się. Różnić te osoby, które zostały przekazane nam tutaj przez kolegów z Głogowa, ryngrafami pamiątkowymi stowarzyszenia, stanowiącymi dla nas taki najwyższy szczebel, jeżeli chodzi o wyróżnienia. Zmarłych saperów, teraz módlmy się, a Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, śpiących o błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej.